Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj wieczorem mam wziąć zastrzyk wegowy. Szczerze mówiąc, to jestem głodna. Nie mogę zaprzestać myśleć o jedzeniu, ale nie jest tak źle, jak było w pierwsze 3-4 dni. Dzisiaj znowu kawa mi nie smakuje. Wczoraj mi smakowała. Wczoraj nie mogłam zjeść za dużo. Zjadłam do 1600 kalorii wszystkiego razem na cały dzień. Kawa mi bardzo smakowała wczoraj, ale wczoraj wieczorem byłam bardzo, bardzo głodna. Jak już wszystko było przeliczone, że 1600 kalorii, idziemy spać, to ja nagle poczułam się, że mnie ściska w żołądku, ja chcę zjeść. Cukier sobie zmierzyłam i było 4,3. Także zeszłam na dół, zrobiłam sobie tosta i zjadłam sobie także dodatek kalorii do bilansu. Dzisiaj zrobiłam sobie dwa tościki z cienkiego chleba i w środku położyłam tylko jednego plasterka, rozkroiłam na cztery i sama sobie zrobiłam takiego tosta oszukanego i z jednego plasterka wędliny i powiem szczerze, mi smakował, najadłam się. Mimo wszystko te plasterki, ja zawsze jak kupuję, to zawsze proszę, żeby były jak najcieńsze, jak najmożliwie najcieńsze z możliwych. Chleb kupuję zawsze taki, co jest naprawdę cienki, też tostowy, ale cienki. Ale zwykle nie jem tego chleba, zawsze leży w zamrażarce i czeka. Ale to są te dni, kiedy czekam na okres. Dzisiaj, jutro, pojutrze może się pojawić. To też hormony robią swoje i sprawiają, że jestem bardziej głodna. To moja walka z wiatrakami to trwa już od 20 paru lat, także to już machnąć ręką na to wszystko i nic więcej. Zastanawiam mnie tylko, co ja mam zrobić dzisiaj wieczorem. Czy mam wziąć dalej 0,25 wegowy, czy sobie zwiększyć dawkę na 0,5. Bo jak widzę, 0,25 na razie nie sprawiło, że nie jestem głodna. Bardzo mnie smuci fakt, że ja płacę 179 funtów za jeden głupi pen, a nie ma efektu. Pani doktor powiedziała, że może to dłużej zająć, może być 2-3 tygodnie, może być więcej. To ja sobie myślę, to po co mi to płacić? Po co ja mam wydawać? Po co ja mam się szczypać tutaj z wydatkami? Jak, skąd ukroić, żeby dodać do tego wegowy, żeby mnie było na to stać? Ja naprawdę nie jestem zadowolona z tego, że Saksendy zaprzestali rozprowadzać, sprzedawać. Bardzo mnie to niepokoi. Pomyślę cały dzień, co z tym zrobić, zobaczę, jak mi przez dzień przyjdzie żyć z tym jedzeniem, czy mi minie ochota, czy pomyślę, co zrobić. Wieczorem jest 50-50 szansa, że wezmę ten większy zastrzyk, ale zobaczymy. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę, żyjcie zdrowo, bye bye.